Cześć, tu Iwana. Witajcie ponownie na kanale Stylololo. Dzisiejszy film, jak możecie pewnie domyślać się ze wstępu, to będzie Get Ready With Me. Zazwyczaj robiłam takie z jakichś konkretnych okazji, a najczęściej przy, wychodząc na jakieś większe imprezy. Teraz nie ma zbyt wielu okazji, no ale jednak codziennie jakoś tam się ogarniamy. Ubieramy i tak dalej, i stwierdziłam, że właśnie zrobię takie zwykłe, codzienne get ready with me, kiedy szykuję się do pracy z domu. No i jak zwykle, prośba: jeśli spodobał Wam się film, zostawcie kciuka w górę. Jestem wprawdzie ubrana, ale bez żadnego makijażu. Na przebitkach widziałeś, że y, robię swoją taką poranną pielęgnację. No i od tego chciałam w sumie zacząć, bo. Jakby ja w momencie, kiedy zaczął się lockdown w zeszłym roku, to w zasadzie z dnia na dzień przestałam się w ogóle malować. I był długi taki czas, kiedy nie malowałam się również wychodząc w ogóle gdziekolwiek. A teraz doszłam do takiego etapu, że maluję się owszem w te dni, kiedy nagrywam, bo no jednak na kamerze nie wygląda najlepiej twarz, która nie ma makijażu no i czasem po prostu, jeżeli mam ochotę, to też maluję się w ciągu dnia, aczkolwiek zmieniłam swoje nawyki, i ten makijaż jest dużo bardziej lekki, ale co jest dla mnie niesamowicie istotne i zawsze było, to jest pielęgnacja skóry, więc przyniosłam sobie kosmetyki, których użyłam dzisiaj rano, i tak pokrótce wam opowiem. Czego użyłam. Ja nigdy takich filmów za bardzo pielęgnacyjnych nie robiłam, bo nie wiem, czy byłybyście zainteresowane. Ja jestem absolutnym frikiem, jeżeli chodzi o pielęgnację, ale nie wiem, czy byłoby to dla Was interesujące, więc dajcie mi znać. Więc jeżeli chodzi o moją poranną pielęgnację, to zawsze zaczynam od mycia buzi. I używam tego e, żelu z Glossier. To jest chyba jeden z moich ulubionych żelów, żeli do twarzy. On jest taki bardzo jak galaretka, i to jest któreś moje opakowanie. I niedawno sobie go kupiłam z powrotem, po tym jak przez rok używałam czegoś innego i po prostu jest rewelacyjny. Druga rzecz, którą zawsze nakładam po myciu buzi, to jest tonik. Ten mam w takim opakowaniu, w którym. Kiedyś był też inny tonik, i stwierdziłam, że ono jest o tyle fajne, że jest szklane, jest porządnie wykonane i że pozwoli mi przestać używać wacików. Tonik, który mam, to jest Heritage Store. Kupiłam go trochę przypadkiem, bo chciałam kupić coś innego z tej firmy, taką mgiełkę do twarzy i przypadkiem kupiłam to, ale też jest ok. Następnie zawsze nakładam krem pod oczy. Ten jest też taki bardzo randomowy. I jest ok. I więcej nie mam na jego temat do powiedzenia nic. Następną rzecz, y, która jest dość istotna, to jest zawsze serum. I rano używam tego serum z witaminą C. Już je wykańczam niestety, ale to jest jakby czysta witamina C, i ona w pewnym momencie zaczęła się utleniać trochę za szybko jak na moje mm, standardy, ponieważ używam tego codziennie i zaczęło się utleniać w momencie, kiedy byłam mniej więcej w połowie butelki. Następną rzecz, którą zazwyczaj nakładam, to jest kwas hialuronowy, ponieważ mam skórę, która bardzo łatwo się odwadnia i przesusza. To są aminokwasy i witamina B, i pani. Powiedziała mi, że to w sumie jest jak kwas hialuronowy. I jest ok, wydaje mi się, że to działa, natomiast to ma konsystencję wody i ta konsystencja z jakiegoś powodu mi nie pasuje, więc z chęcią wrócę do kwasu hialuronowego, jak to zużyję. Następna rzecz to krem. Tutaj mam jakiś krem z Dax Cosmetics. Czasami jeżdżę na Greenpoint i wtedy zazwyczaj zaglądam też do drogerii, tudzież apteki, która ma polskie kosmetyki, i zazwyczaj sobie coś tam kupuję krem nie jest dla mnie jakiś super istotny najważniejsze jest etap serum olejków tak dalej więc w kremy zazwyczaj nie inwestuję dużo pieniędzy no i na koniec najważniejsza rzecz czy jedna z najważniejszych rzeczy czy to jest krem z filtrem tutaj mam taką próbkę w zeszłym roku zamawiałam taką, taki zestaw z Sephory, który właśnie miał dużo próbek kremów z filtrem i jeden taki duży krem i właśnie sobie tak już próbuję od jakiegoś czasu, jeszcze parę mi tych próbek zostało, więc je wykańczam. To tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację, czas przejść do makijażu. I ja w tym momencie te makijaże, które wykonuję, są dużo lżejsze niż kiedyś. Teraz, prawdzie, będę po tym filmie nagrywać jeszcze jeden film, ale nawet do nagrywania nie, na, nie nakładam już takiego cięż, ciężkiego podkładu. Zanim do niego przejdę, to yy, tak najpierw. Najpierw zawsze nakładam balsam nawilżający i nakładam bazę. To jest Glossier Future Dew. I to, to jest baza, która ma takie właściwości troszeczkę pielęgnacyjne, a troszeczkę rozjaśniające, jakby ona jest faktycznie rozświetlająca, ale nie, że ma jakiś tam brokat czy coś w tym stylu. No i najczęściej sięgam właśnie po ten, ten podkład w sztywcie, bo jest szybki w. Użyciu czasem używam, to jest brudny strasznie, więc wam nie pokażę. Czasem używam e, takiego podkładu mineralnego w, w pudrze z Berman Minerals, w zależności od dnia. Nie nakładam go jakoś szczególnie dużo. Chodzi mi tylko o wyrównanie kolorytu cery. Następnie korektor marki Elf. To jest Camo Concealer, który swego czasu zaczął robić furorę jako Tańszy odpowiednik tego korektora, czyli Tarte Shape Tape. Nie powiedziałabym, że to są takie same korektory, ten jest dużo bardziej suchy. Ten korektor już chciałabym wykończyć, bo no, on jest taki sobie szczerze mówiąc. Nałożę sobie trochę różu takiego w mm, sztyfcie. Lubię tego, tyku, tego typu kosmetyki. Ten to jest Milk Makeup, to jest taka miniaturka. Akurat powiem szczerze, że duży jest tak duży, że ta miniaturka mi bardzo pasuje. Sypki puder, to jest puder z Wet n Wild. Prawie skończyłam. Naprawdę teraz mój makijaż po prostu zajmuje mi 5 minut. Następnie używam Butter Bronzer z Physicians Formula. To jest po prostu rewelacyjny bronzer. Chyba najlepszy, jaki w ogóle kiedykolwiek używałam. Naprawdę jest, jest rewelacyjny. No i róż nałożę, może ten, to jest róż z Milani, to jest też taka marka, amerykańska marka drogeryjna. Zresztą w sumie większość z, wszystkie kosmetyki, które użyłam, to są amerykańskie marki drogeryjne. Następnie troszeczkę rozświetlenia to jest rozświetlacz z Essence, przy czym wydaje mi się, że on jest robiony tylko na rynek amerykański, ponieważ ja pamiętam, że mieszkając jeszcze w Niemczech, oglądając, różne vlogerki z, ze Stanów, które się zachwycały tym, tym rozświetlaczem. Szukałam go po prostu w Niemczech, gdzie tylko się dało. Nigdy nie mogłam go znaleźć. Przyjechałam do Stanów i w pierwszym miejscu, gdzie Essence sprzedają, go znalazłam. I sięgnę po paletkę, którą lubię szczególnie dla jednego cienia, którego właśnie użyję. To jest Coiva. Blank Fusion, ja mam o um, oni sprzedają, to jest jedna z takich starszych palet i e, ja sobie kiedyś kupiłam z jakiejś tam okazji e, takie właśnie trzy palety w jednym, coś w tym stylu, oni mieli takie pudełko i e, szczerze mówiąc ta paleta, na tej palecie zależało mi najmniej. No ogólnie właśnie liczyłam na to, że inne palety... Um, Będą miały kolory, które, które będą idealne. Okazało się, że tak, którą uznałam, że no dobra, jest jako trzecia, to coś tam może ją poużywam, a ma po prostu mój ulubiony kolor. No i co, trochę brwi. Wykańczam powoli Essence Make Me Brow. Kupiłam sobie ostatnio, jak zamawiałam sobie ten żel do buzi z Glossiera, to kupiłam sobie... Boy Brow, który jest, to jest jeden z takich kultowych kosmetyków Glossiera i on jest, ten się porównuje do tamtego, tudzież porównywany jest ten z Essence do marki Benefit, do, e, nie pamiętam jak się ten nazywa, ten z Benefitu. W każdym razie to nie jest to samo, zdecydowanie. W zasadzie skończyłam. Jako, że mam nagrywać, to pomaluję sobie rzęsy, Czego zazwyczaj nie robię, bo nie lubię. Mam naturalnie ciemne, długie rzęsy. Nie są wprawdzie super wywinięte i w ogóle, ale po prostu nigdy nie lubiłam malować rzęs i używać tuszu. I używam go zazwyczaj właśnie albo jak nagrywam, albo jak gdzieś wychodzę i maluję się bardziej. I użyję maskary Maybelline Colossal. To jest wersja wodoodporna. Używam wersji od, wodoodpornych ze względu na to, że moje rzęsy mają tendencję do tego, żeby się prostować. I nawet jak je podwinę zalotką, to i y, przejadę zwykłą maskarą, to one za chwilę opadają. A jeżeli pomaluję je taką maskarą wodoodporną, to się trzymają w miarę. I jak zwykle zapomniałam o tym, żeby najpierw spryskać buzię sprejem trwającym, a potem dopiero nakładać maskarę, więc będę musiała chwilę poczekać. Zazwyczaj na co dzień teraz, kiedy nie zależy mi na tym, żeby ten makijaż, nie wiem, jak długo się trzymał, to używam po prostu wody takiej mgiełki do twarzy, która jest nawilżająca. Kiedy nagrywam tudzież kiedy wychodzę, kiedy wychodziłam kiedyś i chciałam, żeby makijaż mi się długo trzymał, to lubię All Nighter'a od Urban Decay. Naprawdę to jest coś, co pozwala makijażowi się trzymać przez długie, długie godziny. I zastanawiam się jeszcze jakąś szminkę. A może standardowo y, z Glossiera też szminkę. Ona jest taka prawie że przezroczysta. No i teraz tak: jak jestem w domu cały dzień i siedzę przy biurku i pracuję, to nie zakładam biżuterii, bo denerwuje mnie, ale jak nagrywam. To staram się zakładać biżuterię, więc tutaj mam taki, taką miseczkę, gdzie trzymam rzeczy, które noszę najczęściej, obrączka, no i trochę pierścionków i kolczyków, po które sięgam właśnie często. No i myślę, że założę ten. To jest coś, co kupiłam kiedyś, dawno, dawno temu na. Jeżeli jesteście z dolnego Śląska, to możecie kojarzyć Lato Agatowe w Lwówku Śląskim. Tam bardzo dużo twórców przyjeżdża, właśnie takich lokalnych. Przyjeżdżają też twórcy z Czech, ludzie, którzy robią właśnie biżuterię i tam naprawdę fajne rzeczy można było zawsze kupić, nie wiem, nie byłam od lat. To tak ten pierścionek i może, a może dla kontrastu założę takie turkusowe Holczyki. Mam je już chyba za dwa lata i kupiłam w, w Nordstrom Rack, czyli w takim outlecie marki Nordstrom. Nordstrom to jest jakby dom handlowy. No i teraz, jeżeli chodzi o sam strój już na koniec, to założyłam coś, co jest takie już trochę wiosenne w kolorach, natomiast jest dalej ciepłe, ponieważ... Um, w mieszkaniu jest tak dość wilgotno. Wczoraj była taka bardzo dziwna pogoda, że było dziwna. No, po prostu <goda> padało cały dzień i przestali już u nas grzać, więc potworna wilgoć się zrobiła i było strasznie nieprzyjemnie. I dzisiaj, mimo tego, że jest 17 stopni i świeci słońce, to dalej tą wilgoć się czuje, więc nie jest tak bardzo, bardzo ciepło. Więc ubrałam sobie. Taki t-shirt, który jest z golfem. On jest z krótkim rękawem. W sumie to jest bardziej bluzka jak t-shirt. I jest z Mohito. Na to rozpinany kardigan z Uniqlo. To jest taka no, trochę podstawa mojej garderoby ogólnie, bo noszę go i zimą, i właśnie wiosną, jesienią i tak dalej, ponieważ on się nadaje. Świetnie i do takich bardziej zimowych rzeczy, ale też do takich wiosennych rzeczy, no bo jest w takim żółtym, pastelowym kolorze. No i do tego założyłam już takie, że tak powiem, z nadzieją na wiosnę spodnie. Tutaj one mi się tak średnio układają, dlatego że mam cały osprzęt do mikrofonu tutaj, więc nie zwracajcie na to uwagi. Ale ogólnie to są spodnie, które mam już też kilka lat. Kupiłam je w Marks Spencer. Jak Marks Spencer był jeszcze w Polsce, czyli o Jezu, ile lat temu to musiało być. Ale z tymi spodniami nic się nie dzieje. Ja je po prostu tylko piorę i wkładam z powrotem do szafy, i one wyglądają dokładnie tak jak w dniu, w którym je kupiłam. Ja je lubię nosić latem, lubię je nosić wiosną, i stwierdziłam, że dzisiaj, skoro jest taka lekko, lekko wiosenna pogoda. To je założę, bo już po prostu mam trochę ochotę na inne spodnie niż noszę zwykle. Także wyglądam w całości tak. To już wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeśli się Wam spodobał, zostawcie kciuka w górę. Napiszcie mi też, czy tego typu filmy Wam się podobają. Czy chcecie może jakieś filmy o mojej pielęgnacji albo coś w tym stylu? Dajcie mi znać. Dzięki za oglądanie. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału. I do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!